To niewątpliwie jest wielki sukces młodych filmowców z Ostrowca, licealistów i od niedawna naszych współpracowników. Film Kasi Wójcik i Pawła Kosmalskiego przeszedł przez sito komisji selekcyjnej i został zakwalifikowany do festiwalu Forum Dokumentalnych NURT 2013, organizowanego przez Kieleckie Centrum Kultury. Złożyliśmy dwa filmy. Jeden nazywał się Miasto Widmo, drugi to był Jan Rybkowski Pro Memoria. Dostaliśmy się akurat z tym drugim filmem, może bardziej liczyliśmy na ten pierwszy, ale jednak dostał się Jan Rybkowski w kategorii reżyser-reżyser. Są też dwa inne filmy w tej kategorii. Z telewizji publicznej te filmy są dwa. Film Kasi Wójcik i Pawła Kosmalskiego publiczności i jurorom zaprezentowany zostanie w Kielcach w sali Kaceko 28 listopada. Jan Rybkowski Pro Memoria powstał w ubiegłym roku, w roku poświęconym w Ostrowcu pamięci i twórczości reżysera z Ostrowca. Film jest biografią reżysera z Ostrowca Świętokrzyskiego, Jana Rybkowskiego. Tam jest poruszona głównie tematyka jego życia na tle Ostrowca, nie że całe filmy. Setki z aktorami, są setki wypowiedzi. Głównie na tym się opiera cały scenariusz i jego rodzina, pani Dąbrowska, która taki wywiad rzeka, z nią powstał właściwie. Kasia i Paweł nad filmem pracowali 3 miesiące. Do NURT-u zgłoszenie wysłali po raz pierwszy. Telefon z zaproszeniem do pokazu konkursowego festiwalu musiał wywołać radość. Byliśmy bardzo zaskoczeni, nie spodziewaliśmy się. Znaczy mieliśmy jakąś tam małą nadzieję, ale ten festiwal to dosyć jest takim prestiżowym wydarzeniem w całym takim świecie filmowym i byliśmy bardzo zaskoczeni i bardzo się cieszyliśmy. W komisji artystycznej festiwalu, który w tym roku ma już swoją 19. edycję, zasiadają m.in. jako przewodnicząca Maria Malatyńska, publicystka, wykładowca PWST i recenzentka oraz Cezary Harasimowicz, aktor, scenarzysta. Oceniani będą doświadczeni filmowcy, ludzie teatru, kina i telewizji, absolwenci i studenci szkół filmowych, twórcy także niezależni, jak oni. Kasia Wójcik i Paweł Kosmalski są uczniami klasy drugiej liceum. Od 2 lat współpracują ze sobą, od ponad roku także z telewizją Ostrowiec. Głos Ostrowca co 2 tygodnie na antenie OTV można oglądać.